Witajcie w kolejnym odcinku Pokémon Platinum i wracamy w tym samym miejscu, co byliśmy. I może, jeżeli będziecie chcieli, to w którymś odcinku mogę zrobić pełne intro, choć wydaje mi się, że takie przyspieszone jest o wiele lepsze, bo wszystko widać i no i dużo więcej nie potrzeba. No i dzisiaj planujemy złapać Staryliego, Bidoofa i Shinxa. I trochę tym razem przyspieszymy. Shinx oczywiście jako samiec nas zastrasza. I teraz jest idealny moment. Jak już teraz sobie będziemy przyspieszać, to gra będzie szła o wiele płynniej. No i Shinx został złapany. Dobrze, to jeszcze przydałyby się dwa Pokémony do złapania, które na razie... dobra, to sobie pomińmy, może ktoś sobie zapauzować. No i dobra, na razie Shinxa nie nazywamy, później te Pokémony będziemy nazywać sobie. Ach, Shinx kolejny. Cóż, Shinxie, tym razem muszę cię niestety trochę ubić. Ach, zmniejsza mi na start atak, ale ja będę używał super ataku, bo używam żaru, koleżko. O, nice, nice. Zostało mu sporo HP. Dobra, już padł. 34 punkty doświadczenia i tutaj chyba widzimy pierwszego trenera. Jesteś trenerem i trenerem jestem ja. Zauważyliśmy się, więc musimy walczyć. Taka jest zasada w tym świecie. Przyspieszamy. No i masz Staryliego kolego. Więc używam żaru. Więc dobra, zmniejszasz mi atak. No i dostajemy 60 punktów doświadczenia. To jest piękno. 9 level. Och, piękny staty. Coraz lepsze. Poznaję drwiny. Mój najbardziej znielubiony atak u Chimchara. Kolejna trenerka. Dzień dobry. Moim małym oczkiem dostrzegłam trenera. Proszę o walkę. A proszę bardzo. Panna chyba. Nie zdążę przeczytać. Na Bidoofa nie jest najlepszy żar, ale trudno. 61 punktów doświadczenia. I zbieramy cały czas nasze pieniążki. Tutaj spróbujemy coś złapać. Może będzie coś innego. Starly. Teraz boję się, że zabiję naszego Starliego jednym żarem, dlatego podrapmy go trochę. I teraz plecak, pokebole, zwykły pokebol rzucamy. I pięknie, kolejny Pokémon. Pokémon szpak. Żyje w stadach. Na razie nie. Później jak dojdziemy do takiego miasta, gdzie będzie można od nowa nazywać Pokémony, to je od nowa nazwiemy. Shinx. Przyjmujecie darmowy XP. I dobra, lecimy dalej. Trener, dzień dobry. Wyzywam cię na pojedynek Pokémonów. Ha, to ja wygram. No zobaczymy. Mam 3 Pokémony, a ty masz Barmiego, który jest strasznie słaby na ogień. No i dziękuję za kolejny level. Staty wprost rosną z tak dużą prędkością. Dobra, kto tu będzie? Bidoof. Ciebie potrzebowałem, kolego. I kolejny Pokémon do naszej kolekcji. I Bidoof został złapany. Pokémon Puchomysz. Później będzie to Bibrael. I to będzie Bubr. Tak, niektóre tylko rano, niektóre tylko nocą. Mi będę szukał, tak długo je znajduję wszystkie. No cóż, powodzenia. Teraz jest o wiele więcej Shinxów, ponieważ gram dość późno. Jak nawet można zobaczyć, ekran się przyciemnia. Dobra, już chyba więcej. Nie chcę wyłapać więcej, więc... Witam w Jubilife. Cześć. Hej, Eryk, łapiesz Pokémony? Wow, masz ze sobą już 4 Pokémony. W takim tempie twój Pokédex wypełni się w 3 miga. No nie wiem. Och, już wiem. Pewnie chcesz dowiedzieć się więcej na temat Pokémonów. No nie, dziękuję. Jasne, że tak. Znam idealne miejsce. Powiedziałem nie. Chodź, nie wstydź się za mną. Oczywiście przyspieszymy. O, ten facet. Co on kombinuje?
tajna akcja. Co? Tajemniczy mężczyzna? A, to raczej. Przepraszam. Skąd? W jaki sposób odkryto we mnie członka międzynarodowej policji? Hę, co? Słucham, rozmawiałam tylko z... Hech, twierdzą, że prowadzono tu tylko rozmowę. Nie, jednak tak łatwo nie da się mamić. Nie. Od razu rozpoznano, że jestem kimś nieprzeciętnym. Dlatego do mnie zagadano, czyż nie? Przerażający talent obserwacji. Wzbudza cię podziw. Jezu, co się dzieje? Skoro odkryto moją tożsamość, niech się przedstawię. Sam nam ją powiedziałeś. Jestem elitarnym obieżyświatem międzynarodowej policji. Zwałem się... Nie. Niech znany wam będzie mój tylko pseudonim. Locker. Wszyscy tak na mnie mówią. Przy okazji, czy mówi wam coś danie nie kradnij? Tak. Tak, prawidłowo. Nie wolno przywłaszczać sobie cudzej własności. Niestety nie. Wszyscy ludzie kierują się tymi słowami. W filmach mieszkają kryminaliści, bla bla bla, kraną Pokemony. Ech. Tak, jesteśmy trenerami. Nagrywarka walk też nie korzystam. Dobra, dzięki. Wiem, nagrywarka walk nagrywam. No i on nie prowadzi potyczek. W waszych rękach sprawdzi się lepiej. No dzięki. Może opchnę na Lego. Mam też prośbę. Jeśli jeszcze kiedyś się spotkamy w ramach zbiegu okoliczności, nie komunikujcie się ze mną, gdyż jestem na służbie. Właściwie tak, rozmawiajcie ze mną, musicie. To się zdecyduj, nie dlatego, że jestem samotny. O nie! Zbierajcie informacje o przestępcach. Informujcie o wszelkich występkach. Możesz już iść. Dziękuję. Praca dla międzynarodowej, no, musi być wyczerpująca. Dobra. Ble, wchodził tam Barry. Do widzenia. Wszystkie moje poki w miarę zdrowe? Pomijając tamte? W takim razie mogę wejść do szkoły. W szkole poza kradnięciem Pokebola, w którym jest X atak. Poza walką z tymi dwoma osobami i rozmową z Barym nie będę nic robił. Więc dobra, walczmy. Co nam zaoferujesz, Harrison? Starly, no challenge, my friend. Szybki atak, wow. Do widzenia, pokonany. 120 zł na nasze konto, okej. Okej, wierzę w ciebie, że sobie poradzisz, więc walcz. Młoda uczennico, no i dobra, żar. Współczuję tym dzieciom, które muszą w szkole się uczyć. Przecież dzieci mogą w świecie Pokémon w wieku 10 lat. Są takie jakby dorosłe i mogą wyruszyć w przygodę. A ci się uczą. Jezus, nie rozumiem ich. Jesteś świetny. No bla bla, uczymy się, nie mieliśmy szans. Dlatego nie warto się uczyć w Pokémonach. Warto od razu przejść przed siebie. No i dobra, dzięki za miksturę, nie muszę kupować kolejnej. I dobra, Barry, kolego. Też chcesz się czegoś nauczyć? Nie potrzebuję. Ja wykułem na blachę wszystko z tej tablicy. Dobra, bla 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 bla. No i dostarczamy paczkę. Czekaj, otworzę. Ekstra to mapa regionu, co? Czemu dwie? Fajna i w ogóle, ale na co mi dwie? Marzerek przyda ci się. A, dziękuję. Właśnie chciałem ją w poprzednim odcinku, czy tam po poprzednim, ją sobie zabrać. Mówi, że powinienem udać się do Orborf, nie wiem, nie pamiętam. Mam tam salę, to świetne miejsce do treningu złapionych Pokemonów. Jestem na świetnej drodze do stania się najlepszym trenerem Pokemon. Do zobaczyska. No to do zobaczyska. I biegniemy przed siebie. I dobra. I postanowiłam sobie poleczyć Pokemono. Oczywiście w przyspieszonym tempie. Okej, do widzenia. I dobra, tutaj jak dobrze kojarzę, będzie akcja z gościem i z Pokewatchem, czy jak to się nazywa. Pokecz, dokładnie. I to są ogólnie takie zegarki z fajnymi dodatkami. Prowadzi kampanię promocyjną. I ogólnie
Mam znaleźć klaunów i poodpowiadać na pytania. Zrobię to w speedzie. No dobra, lecimy. Proszę bardzo, to twój ten kupon Pokecz i mamy drugi kupon i możemy mieć Pokecza. Tutaj robimy jeszcze mega speeda. I dzień dobry panie rybaku. Tak, zgadzam się, stary, brzydkie wędki to najlepsze wędki. I dziękuję. A, kliknąłem czy chcę. Dobra, no to do widzenia, nauczył mnie jak łowić ryby. I teraz w speedzie pokemonowym biegniemy, biegniemy. Dobra, już sobie spowolnię. Cześć kolego! Policzymy kupony. Jezu, do trzech nie umie liczyć. Brawo, w zamian za kupony wręczam ci oto ten pokezegarek. To właśnie do tego chce się doprowadzić świat, że nawet ten nie jest w stanie policzyć trzech kuponów, tylko musi do tego używać swojego zegarka telefonu. Dobra, otrzymuję Pokecza. Dobra, dodawać nowe funkcje, by był wszechstronniejszy, ble, 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 nikogo to nie obchodzi. No i mamy zegarek, życie Pokemonów, licznik kroków, kalkulator i na razie tyle, będą update'y wchodzić. To mogę sobie zostawić. A co to był za budynek? Okej. Okay. Cześć, Bary! Czekajcie, na szybko zapiszę. Jakby na wszystko, jakby nie było. Walczymy teraz z Barym, więc będzie ciekawie. Dwa Pokemony starli. This challenge. Dobra, Charlie z głowy. I jeszcze po drodze zyskujemy staty. Piękne te staty są. Piplap. Walcz dalej. Cześć, Piplap. Zmniejszmy ci obronę. O, widzę, tym razem już nie masz taki na zmniejszanie. To teraz cię mogę po prostu tuć, ile wlezie. Tuć. Tuć. I tuć. Tyle powiem, Bary. No, nie postarałeś się. No ile expa? 126. Będzie level? Nie będzie. Pokonujemy Barego. Co się stało? Jezu, 900 zł. Bary, ty musisz mieć po tacie naprawdę dużo hajsu. Zostaniesz najsilniejszym Pokemonem, trenerem Pokemonów na świecie. No to zabieraj się do treningu. Dobra, ja na szybko idę się wyleczyć i widzimy się za chwilę. Okej, okay, już się podleczyłem i tutaj... Przepraszam, chyba nie kliknąłem. Mamy możliwość walki z trenerem albo przejście przez trawę. Oczywiście wybierzemy walkę. Ćwiczenie zapewniają mi moje Pokemony. Ruszamy. Creek and Co. Nie wiem, jak się go czyta, ale to świerszcz i zubat. Dobrze, nietoperz i świerszcz. Nienawidzę tego Pokemona, bo on ma coś takiego jak cierpliwość. Jak go atakujemy, to wtedy... Cierpliwie jest i nic nie robi. Później zbiera energię i za trzecim razem, wtedy w międzyczasie atakujemy go trzy razy i on ten atak, te wszystkie łącznie obrażenia, które mu zadaliśmy, te trzy ataki robi chyba jeszcze razy dwa. No i po prostu tego się nie da przeżyć. O, szybkość naprawdę nam mocno rośnie. Nastolatek... nie, dobra. Następny będzie Zubat. Walczymy dalej. To jest chyba też latający. O, poparzyliśmy go, jak ładnie, mała szansa, ale poparzyliśmy, no i zadrapmy go jeszcze na śmierć. No i dobra, ach, ach, twoje Pokemony, jak przykro. Co znaleźliśmy? Okej, okay, bo tutaj po drodze, jak widzicie, często znajdujemy pokebole, w których jest coś. Jak coś z tego wyjmujemy, to po prostu to się psuje. Właśnie, jeżeli nic nie ma w tym pokebolu, to po prostu tak jakby podnosimy go i się nie psuje. O, można tutaj Zubata złapać. A,
zapomniałem, gram dość późno. Więc to się dziwi, że się pojawiają nietoperze, więc zapraszam do naszego teamu. I chyba nie złapię świerszcza, bo świerszcz trujący, latający, nie? Świerszcz chyba, że albo w nocy, albo rano, nie pamiętam. Pana bidufa to nie chcemy. No dobra, to ja tu się chwilę pomęczę i widzimy się za chwilę. Okej, ciekawie, znaleźliśmy Abrę, choć jak ja mam życie cokolwiek, tylko ją zaatakuję, to się gdzieś teleportuje. Tak, i już się teleportuje. Na 5 HP przeżyła i już bym ją złapał, ale nie, bo Abra jedyne co robi, to się teleportuje. No i dobra, ja tu sobie też trochę podekspiłem przez to i na razie się już tym nie przejmuję. I idziemy dalej przed siebie. Już zaraz będzie zresztą koniec odcinka. Więc z tym kolegą będzie ostatnia walka. Tak, nie rozdzieli cię nikt. Może najwyżej mój Pokémon. Dobra, walcz, żar. I po prostu dezintegrujemy go. I drapanie. Pięknie dobiliśmy. 102 punkty doświadczenia, 13 poziom doświadczenia. Pięknie. A, już byłem pewien, że ewoluuje nasz Pokémon, ale się niestety pomyliłem. Dobrze, zanim wyzwę na pojedynek lidera sali, Pokémon potrenuje na tole. No dobra. Jeden Pokémon, ja mam 5. I ty chcesz wyzwać lidera sali, kolego. Coś nie tak. Tak, nie jesteś gotowy, zdecydowanie. Koleżanko, chcesz zawalczyć? O, szukając Pokémonu znalazłem trenera. O, 4 poki, nice. To już mogę nie wyrobić jednym Pokémonem, a jednak. Nie wiem. Raczej trawiasty Pokémon nie sprawia problemu dla ognistego. Super efektywny atak. Dobra, Starly, walcz dalej. Też bez problemu powinniśmy żarem go załatwić. Abra. Tutaj Abra nie powinna się teleportować, bo nie ma z kim się zmienić. 60 i 14 poziom doświadczenia, jeszcze większe staty. Co? To już koniec? No niestety. No i pięknie udało mi się zmieścić w odcinku. Co? Team ewoluuje. Pym, 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 pym. Pamiętajcie, jak gracie, nie klikajcie nigdy B, bo przestanie ewoluować. No i proszę bardzo, Monferno. Twój team ewoluował w Monferno. I co, jak ja tak poznaję? Machowa pięść. Of course. Czy usunąć atak? Oczywiście. Dobra, pozbądźmy się tych drwin. Raz, dwa, trzy i puf! Czyli zapomniał używać drwiny i nauczył się machowa pięść. Przez to nie potrzebujemy trawiastego ani wodnego Pokemona, żeby walczyć z liderem, bo walkam ten. Jesteśmy silni na kamień, jak mamy tych walczących. Dobra, jeszcze Zubat mnie zaczepił. No i dobra. Ewoluował nam nasz Pokémon. Jesteśmy już bardzo blisko lidera. Ale to już by było na tyle w tym odcinku. Więc widzimy się w następnych. No i do zobaczenia.